Szanowni Państwo, chciałbym poinformować, że 14 listopada nastąpi szósta odsłona dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a więc wcielenie kandydatów do tej służby, którzy w ostatnich dniach podjęli decyzję o włożeniu munduru, jak również innymi formami służby wojskowej. Mam tu na myśli terytorialną służbę wojskową, szkolnictwem wojskowym, Legią Akademicką, także tych form, tych możliwości jest naprawdę dużo. Kandydatów mamy coraz więcej, jeśli chodzi o nasz rejon, rejon Białej Podlaskiej i najbliższych powiatów, powiatu łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego i oczywiście bialskiego. W ostatnim czasie około 500 kandydatów zaczęło zastanawiać się nad podjęciem właśnie takiego kroku, wstąpienia do służby wojskowej. Mamy coraz więcej wniosków do tej służby. Mam nadzieję, że zarówno w tym roku, jak i w roku następnym będzie kandydatów coraz więcej, do czego serdecznie zapraszam. W naszym Wojskowym Centrum Rekrutacji, tutaj w Białej Podlaskiej, przy Alei Tysiąclecia, Szanowni Państwo, będziecie mogli porozmawiać na temat tej służby, dowiedzieć się szczegółów, jak wygląda służba wojskowa, co zrobić, żeby zostać żołnierzem zawodowym. Bo mam nadzieję, że coraz więcej kandydatów właśnie rozpocznie służbę zawodową. Przypomnę, że w Białej Podlaskiej tworzą się jednostki wojskowe i mam nadzieję, że w roku 2023 będziemy się starać jak najwięcej kandydatów do tych jednostek również powołać, do czego serdecznie zapraszam. Zapraszam Państwa do zapoznania się z ofertą naszego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Oferta służby wojskowej myślę, że okaże się dla Państwa bardzo atrakcyjną. Warto wspomnieć również o ofercie finansowej, która wynosi aktualnie 4560 zł. Znajdziecie nas Państwo na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych. Zapraszam Państwa do założenia munduru. Dziękuję bardzo.